Można powiedzieć, że były to dwa oblicza tego spotkania. Pierwsza połowa bardzo słaba w wykonaniu naszym, a druga połowa bardzo dobra, gdzie w przerwie powiedzieliśmy sobie, że 2-0 nas tutaj nic nie ratuje. Musimy strzelić bramkę, żeby mieć tą alternatywę w meczu rewanżowym, że mamy możliwość tylko wygrania 1-0 i myślę, że chłopaki zebrali się i pokazali dobry futbol w drugiej połowie. Pierwsze, można powiedzieć, 20 minut było w naszym wykonaniu nie za dobre. Bardzo dziękuję panie trenerze. Czy macie państwo jakieś pytania? Bartek Kacz, proszę bardzo. Czy ja mam dwa pytania. Pierwsze, jak to się stało, że wy nie dojechaliście w ogóle na tą pierwszą połowę? Bo jak zobaczyć obraz Wisły dzisiaj z pierwszej połowy i to, co się stało po przerwie, to były różne drużyny. No i w związku z tym pytanie, co piłkarze usłyszeli w przerwie, że tak odmienili by się na tą drugą część? Przede wszystkim to początek. Mówiliśmy sobie na samym początku, że Śląsk od samego początku gra, rozpoczyna nawet rozegranie drugą piłką i zabiera drugą piłkę i chce grać od początku aktywnie. I dużo sytuacji takich było w wcześniejszych meczach, gdzie w pierwszych minutach miał nawet sytuację. I zwracaliśmy na to uwagę. I tak powiedziałem, że dwa oblicza były powodowane tym, że nie umieliśmy utrzymać piłki w pierwszych 20 minutach w przodzie, tylko straciliśmy za szybko tą piłkę w przodzie i musieliśmy korygować to bieganiem, a nie graniem w piłkę. A druga połowa, powiedzieliśmy sobie w przerwie jedną najważniejszą rzecz, że tutaj nie możemy tak zostawić tego 2-0, tylko musimy pokazać charakter i grać w piłkę to, co potrafimy, bo potrafią. Proszę bardzo jeszcze. Czy nie było za mało w pierwszej połowie takiej agresywnej gry w środku pola, bo w tym elemencie Śląsk was też przewyższał. Jak podostrzeliście trochę po przerwie, to okazało się, że ta walka może być bardziej trudna. Było, tylko że tak mówię, no, to było też wynikiem tego, że byliśmy spóźnieni przez to, że nie utrzymywaliśmy piłki w przodzie i to było największym takim naszym mankamentem, bo w drugiej połowie, gdzie Iko zamieniliśmy z Cvetanem, dał nam tą alternatywę, że utrzymując się przy tej piłce, mogliśmy podchodzić do gry bardziej ofensywnej i konstruować grę. To był, myślę, dobry strzał i to pokazało, że możemy grać w piłkę. Proszę bardzo. Patrząc na drugą połowę, żałuje pan, że nie udało się doprowadzić do wyrównania? Czy mając na uwadze to, co się działo w pierwszej połowie, ten 2-1 wynik jest do przyjęcia? Tak, bo były sytuacje jeszcze na to, żeby spróbować wyrównać, ale mówię, gratuluję chłopakom za charakter, który pokazali i to też trzeba powiedzieć. Fakt, że tak wcześniej była sugestia tych pierwszych 20 minut, gdzie przespaliśmy i Śląsk de facto drugą bramkę piękną z wolnego mili, tylko przekasnąć. Chciałem się o tą drugą bramkę zapytać, czy ma pan trochę pretensji do Arka? Nawet do Arka, nie tyle o fał, co do Sergieja, który przynajmniej tak to z perspektywy czubą wyglądało, zrobił krok w kierunku środka, bo myślał chyba, że będzie dośrodkowanie i to zadecydowało, że nie był w stanie odbić tego. Można się doczepiać do takich szczegółów, ale to była idealnie trafiona piłka, same okienko i mówię, no to jest piękny strzał. Proszę bardzo. Panie trenerze, ja mam takie pytanie. Procentowo jak pan by oceniał szansę swojego zespołu teraz na awans? Jak to się więcej rozkłada po tym wyniku 2-1? A druga sprawa, czy pana zdaniem Śląsk gdzieś tu nie spukł kondycyjnie? Bo oglądaliśmy dwa różne zespoły. No, Wisły nie było w pierwszej połowie, był Śląsk, a w drugiej połowie była przede wszystkim Wisła. Na temat Śląska nie będę nic mówił, ale w przerwie powiedziałem, że rozegraliśmy dopiero 1/4 meczu, bo teraz jest połowa. Po pierwszej połowie przegrywamy 2-0, mówię jeszcze mamy, znaczy po pierwszej 2-0. Przegrywaliśmy po 1/4 meczu, mówię, ale mamy jeszcze przed sobą 3 połówki do rozegrania i to jest dopiero połowa meczu i wszystko jest możliwe. Borussia wczoraj pokazała, że nawet ostatnie 2 minuty decydują nieraz o awansie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Michał Karłowiak, Gazeta Wyborcza, proszę bardzo. Nie zrozumiałem, czy pan jest zadowolony z wyniku, czy nie? Jestem zadowolony. Przyjemniejszy wynik 2-1 aniżeli 2-0. A mówię, przede wszystkim jestem zadowolony z postawy w drugiej połowie zawodników, którzy wyszli i pokazali charakter. A czy, bo mówił pan przed meczem, że Śląsk jest drużyną chimeryczną, czy się nie okazało, że Wisła Kraków też albo bardziej? Myślę, że ja wiem, czy bardziej też jest chimeryczną, ale... No ja myślę, że w pierwszej połowie jesteśmy... Zahrali bardzo dobrý meč, měli jsme spolu situací, chtěli jsme 2 branky, ještě tam byl Slupek, Šance, Valtka Soboty. Myslím, že jsme v první polovině dominovali hře a v druhé polovině jsme chtěli
dalej grać aktywnie, wzadu bez ryzyka, ale zrobili jsme tam zbytečný grunt, z kterého jsme inkasovali branku, která nás trochu vyvedla z konceptu. Ale myslím si, že to zvyčastu je zasloužené, ale máme teprve pierwszy meč za námi a rozhodovat se bude na Wisle. Bardzo dziękuję panie trenerze. Czy macie państwo jakieś pytania? Michał Karbowiek, Gazeta tak, Wyborcza. W zasadzie mam pytanie, czy pamiętasz, że jakby zespołu jeszcze nie stać na to, żeby zagrać dwie połowy na samym poziomie, czy to raczej zdecydowały okoliczności? To fenomen tak jak z Górnikiem, prawda? Świetna jedna połowa, w drugiej trochę chaosu, trochę błędów. Jak jsem o tom mluvil, já myslím, že my jsme dostali Wislu sami našimi chybami s ztrátou pilky před brankou, potom nějaké situace, kdy jsme v środku pola neutřímali pilku, tak jsme dostali přečivníka do hry a v tom byl největší problém, ale nesmíme zapomínat, že Wisla má bardzo, bardzo dobrou družinu sporo dosvědčených závodníků a že to je družina, která určitě v extraklase by neměla být tak důle. A či pan je zadovolený z výniku v ogóle? Či? Tak my jsme zvítězili, což je pozitivné, ale z mého punktu vidění by bylo samozřejmě lepší, aby jsme zvítězili a nedostali jsme branku. Tak, panie trenerze, z czego wynikało to, że Erik właściwie już tak szybko został zmieniony? Tak dużo sił go kosztował mecz z Górnikiem? Ja myślę, że tak, że Erik się ruszył tak dobrze jako proti Górniku. Nie był tolik w tych pojedynkach ze środkowymi obrońcami. Nie nabízel się tolik a z tego powodu jsme sahli k jeho zmieniu. Podanski, proszę. A pozostałe zmiany chciałem zapytać, czy nie uważa pan trener, że zostały one za późno zrobione? Proszę? Pozostałe zmiany, czy nie za późno? Myślę, że nie, protože my jsme potom znovu získali takové v środku pola, zase jsme měli dominanciu. Jak říkám, tam byl problém v tom, že jsme ztratili prosté pilky a tím jsme dostali přečivníka do hry. Panie trenerze, nie sądzi pan, że gdyby nie błąd Marcina Kowalczyka, to drużyna byłaby w stanie utrzymać ten rytm? Że to, że ta druga połowa wyglądała tak, jak wyglądała, to jest bardziej problem tego, że drużyna się trochę załamała, wystraszyła? Ciężko też powiedzieć, jakby to wypadało, pokud byśmy nie stracili bramku. Ale było widać, że Wisła i za stawu 2-0 pro nas. Čekala na kontry a my jsme našim lidem umožnili nějaké situace a v tom byl problém. Děkuji. Kolka, proszę, proszę. Erika dopytać, czy pan nie czuje takiego dyskomfortu, że on jednak nie jest klasycznym środkowym napastnikiem z tego powodu, że nawet w meczu z Górnikiem bardzo grał, schodził do skrzydła, prawda? Teraz schodził z kolei do drugiej linii i tam w przodzie, poza tym, że nie wygrywał pojedynków, to w ogóle było go mało. Já jsem o tom mluvil, já vím, že Erik, já jsem viděl jeho meče ve Francii, kdy hrál za Nice a největší část mečů odehrál jako środkový napastník, potom nějaké meče vlavo nebo vpravo jako levý nebo pravý skřídlový, ale jeho pozice je środkový napastník, ale mi nesmí zapomínat, že Erik ostatní meč přes 90 minut odehrál v máji 2012. Czy macie państwo jeszcze pytania? Filip, proszę. Ja myślę, pytanie, czy w związku z tym wynikiem w Krakowie będzie się łatwiej grało, kiedy to Wisła będzie musiała atakować? Tak ja sam mówię, że pozytywne jest, że jsme ten meč wygrali, ale lepsza pozycja by była, jakbyśmy wygrali bez obrażonej bramki. Panie trenerze, skąd taki wybór bramkarza? To jest tak, że Rafał w Pucharze Polski, Marian w lidze, o ile oczywiście kartki tego nie uniemożliwiają? Tak, ja myślę, że co jest dla mnie jako trenera dobra sytuacja, że mamy
dwa bardzo dobre bramkarze. Ten plan był taki, że Rafał będzie bronić w pucharach. W pierwszym pucharom będzie bronił 12 sekund. A ja myślę, że jak z Górnikiem, tak dzisiaj swoje role splnił, że chytał spokojnie, bez błędów.